Tutaj mamy podobną sytuację, tylko dla zadania Bezpieczny Kraków. Zadanie, które dysponowaliśmy, natomiast kwota, która została nam przyznana na ten cel, jest wyższa o 700 zł. W związku z powyższym proponujemy dodać te środki, tak jak macie na uchwale kwotowo, ale za każdym razem na profilaktykę z młodzieżą. Czyli na zakup materiałów do lekcji z młodzieżą. Te zadania występują już w Bezpiecznym Krakowie, tylko po prostu je dofinansowujemy. One są w chwili obecnej od 2 do 3 tysięcy, mniej więcej taki rozrzut dofinansowania. Czy są jakieś pytania do tej uchwały? Nie widzę, w związku z tym poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, proszę podniesienia ręki. Dziękuję jednogłośnie. Przechodzimy do druku nr 9.